Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Po odczytaniu dzisiejszej Ewangelii zrodziło się w mojej głowie pytanie. Co jest najważniejsze w mojej modlitwie na dziś, w tym miejscu mojego życia, w którym obecnie jestem? Od czego mam zacząć? Co zrobić? Być może usłyszysz: zacznij wreszcie patrzeć na własne życie z miłością. Podziękuj Panu Bogu za to, kim jesteś, że jesteś dzieckiem Boga. Bóg mocno pragnie, by ta nasza modlitwa była jak najbardziej prywatną, intymną modlitwą, po to, byśmy w niej rozkwitali. Pytaj Boga, co jest w niej najważniejsze na dziś, na teraz. Bądźmy dzisiaj jak apostołowie, którzy pytali Go, jak mają się modlić, a On ich pouczył. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.